Jeszcze raz. Przepraszam. Witam, witam serdecznie. To jest oczywiście For Ayuri. To jest oczywiście mój cast. Postaram się skomentować swój mecz. Co jest bardzo ciekawe, to to, że grałem na bardzo dobrego zawodnika, na jakiego zaraz się przekonacie. Zatem na dole, dosłownie na dole, około godziny w pół do siódmej, jestem ja, jako czerwony Protoss For Ayur z klanu KDV oczywiście, a w prawym górnym rogu jest nie kto inny jak Innovation. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja w tej grze. No i oczywiście Innovation jest położony w prawym u góry, około gdzieś tam, załóżmy w pół do pierwszej, w pół do 13, jako niebieski teran jak najbardziej postawiony na tej mapie. No i to no, z początku generalnie nie ma nic ciekawego. Jeśli chodzi o Lotfa, to tak naprawdę teraz aktualna metagame na Terran jest następująca, czyli gramy World Prisma, gramy Adepty, no i generalnie bronimy się przed Liberatorami. To jest taka słuszna uwaga, ale na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że i ja, jak i mój przeciwnik Innovation, gra centrum dowodzenia, szybką ekspansję, która na pewno da ogromny boost ekonomiczny. No i zobaczymy, w jaki sposób będziemy w stanie to wykorzystać. Barak w bardzo ciekawym miejscu, nie na wallu. No i co jest też bardzo istotne, ani ja, ani Innovation nie skautujemy. O nie, ja tutaj wysyłam robotnicę, ale chyba tylko i wyłącznie na to, żeby sprawdzić, czy nie ma proxy. Zatem dość przemyślanie, dość mądrze. Ok. Czyli ja oczywiście zagrałem Nexus First, Gateway, dwa gazy. No i co jest też bardzo istotne, powinienem wybrać jakąś ciekawą technologię. Drugi Gateway z mojej strony, także dość ciekawie. Zobaczymy, w jaki sposób tutaj to w jaki sposób. Aktualnie się gra dwa Gatewaye Adepty w Lotwie. Na Terran, na Zergów, na Protossów. To jest bardzo mocny build. Tutaj właśnie skautowana robotnica. Prawdopodobnie tutaj, znaczy prawdopodobnie, sprawdzany był po prostu proxy, ponieważ tutaj się zdarzają jakieś faktorki latające, takie inne rzeczy. Zatem dość przytomnie zagrałem, jeśli chodzi o skaut tego miejsca, ponieważ wciąż nie skautowałem swojego przeciwnika, więc to jest dość istotne. Ekspansja gotowa, u Innovation na bardzo standardowy build, czyli szybki command center, orbital command, jak i szybkie trzy baraki. No zobaczymy, czy będzie w stanie tak naprawdę wybronić się przed tymi adeptami, które oczywiście powinny zaraz iść, dokładnie tak. I bardzo ważne, bardzo ciekawe to jest, że rzuciłem dwa chronobusty, ponieważ mam dwa nexusy na dwa gateway'e. To oczywiście na pewno da jakąś możliwość harasu o wiele szybszego. No i wydaje mi się, że najlepszą opcją teraz by było po prostu wrócenie tych chronobustów na nexusy. I tak też się dzieje. Chodzi o to, żeby wrócić do produkcji ekonomii. Aktualnie tak naprawdę jest dość dobry income dla Terrana z racji tego, że są muły, zatem jest dość do przodu, jeśli chodzi o command centerę, o pierwszego command centera. No i widzimy tutaj u Innovation na jakiś bardzo ciekawe pozycjonowanie swoich wojsk z racji tego, że prawdopodobnie obawia się o swojego maina przez atak orakli. No ale od frontu mamy rzucony cień. Ja tutaj nic oczywiście nie widzę, widzę tylko jednego bunkra. Postaram się tutaj go wysnajpować drobne mikro tymi adeptami. Cień nie był kancelowany, to jest duży błąd. Czy ten adept zginie? Jest bardzo blisko, ale aczkolwiek jest fokusowany teraz ten zelot. Na szczęście adept przeżył. Zelot już niekoniecznie, tutaj wyzionął swojego ducha do Ayur. No i został reperowany bunkier, zatem solidna obrona. Z racji tego, że to było bardzo późno, wydaje mi się, że spokojnie, całkiem nieźle sobie to po prostu wybronił. No i u Innovationa mamy faktorkę. U mnie już jest wyprodukowany Robotics Facility oraz robiony Observer bez chronobusta. Ciągle chronobustowane są robotnice. Co jest ciekawe, to to, że rozpoczęła się stacja robotyki. No i mamy tutaj oczywiście kolejne gazy, to jest bardzo istotne. Dwa forge są bardzo istotne z racji z mojego punktu widzenia, aby mieć jak najmocniejsze jednostki. Tutaj rzucony cień oczywiście, chyba jestem ciekaw, czy tutaj był zauważony ten faktor, nie.
Istny piksel. Istny piksel, naprawdę. Bardzo ładnie postawiony budynek. No i jest opracowany steampunk jak najbardziej. Stalkery z mojej strony produkowane. Na początku właśnie z racji tego, że nie wiem co mój przeciwnik gra, choć ponieważ widzę tylko i wyłącznie, widziałem tylko i wyłącznie przód bazy, czyli dwa supply oraz bunkier, musiałem uważać na to, czy nie ma jakichś granych min. No i pierwszy obserwer, który generalnie jest po to, żeby bronić się przed minami. One nie wyleciały dość szybko, więc stwierdziłem fakt, że muszę w to wyskautować, co u niego się bazie dzieje. Widzę już teraz wszystko, widzę faktorkę, która ma tutaj reaktor, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie z początku gry. Rzucona ekspansja z mojej strony, kolejne gateway do obrony, do ataku, do czegokolwiek i bardzo szybki disruptor. Kluczowa strategia aktualnie z mojej strony na Terran, którą staram się wykorzystywać. Bardzo szybka trzecia, jeśli chodzi o Terrana. No i co jest też istotne, to, że nie został zaatakowany tutaj tymi adeptami. One sobie tutaj chillują się po prostu. Ten obserwer dostał. A, wizja z tureta i został atakowany przez Marinesy. Wykorzystałem na szczęście ten, że tak powiem, ten skan na moją stronę. Te adepty tutaj czekają i będą pilnować całą tą zgraję. Tą zgraję Marines i Maruderów. I co jest najciekawsze, to, że stracę ich. Tak dokładnie. Za mało życia, za słaba reakcja. Mamy adepty, mamy disruptora, trzecia ekspansja uruchomiona. No i co jest też istotne, to, że ciągle te upgrade'y są. Ouu, strasznie późno rozpoczęte te upgrade'y. Uuu, duży błąd, ale jest Twilight Council rozpoczęty. Więc to jest istotne. Bardzo ładne jest tutaj w ogóle postawione te pylony. One mają oczywiście znaczenie takie, żeby wyskautować ewentualny drop od tej strony. No i tutaj podchodzi tutaj całym wojskiem swoim Innovation. Pierwszy tutaj disruptor rzucił swoją kulę energii, ale ona nie zadała za dużo urażeń. Druga jest już leci. Czy tutaj coś zabije? Tylko jednego Marinesa zabiła, zatem to nie jest zbyt dużo. Teraz potrzebny jest czas, aby cooldown spadł. Pylon zniszczony. Zatem zobaczymy tutaj, jakie będą splity, bo to tak naprawdę o to chodzi. Innovation potrzebuje bardzo dobre splity. Ja potrzebuję bardzo dobrych obrażeń tymi disruptorami. Szybka rzucona kulka, tylko dwa Marinesy zamordowane. Rzucona trzecia. Zobaczymy, jaki tutaj split. No genialny split, nic nie zostało zniszczone. Mikro tutaj Innovation jest bardzo dobre z jego strony. Ja oczywiście dorzucam kolejne adepty, ponieważ one mają bardzo dużo życia. Aczkolwiek nie są jeszcze upgrade'owane z Twilight Council, ponieważ jest dopiero tworzone. Photon Overpylon rzucony, że tak powiem, dość precyzyjnie na tego pylona, aby uniemożliwić dojście tutaj swoich przedmiotów. I teraz wybuchał ten disruptor i zabił parę maruderów. Ten w ogóle, Medivac, po prostu uchronił się przed śmiercią. Zostało tylko 20 HP. No i co jest też bardzo istotne, Innovation ma drugą, jeszcze większą kubkę w bazie. Mało tego, jeszcze dropuje, będzie chciał ją dropować zapewne do mnie, do maina oraz do naturala, bądź też oczywiście w trzecią. Sam ekspuje czy czwartego command centera, znaczy ekspuje, buduje czwartego command centera u siebie w bazie. Co jest też bardzo ciekawe, to, że on wciąż będzie dropował. Tutaj będzie atakował w tym miejscu. Ja już na to czekam oczywiście, ale to miejsce jest bardzo, bardzo dobre, bardzo przemyślane ze strony Innovationa. Rzucony Photon Overpylon. Rzucone kolejne tutaj drop, rzucone tak naprawdę w maina. Miny są w powietrzu w ogóle. To jest też bardzo istotne. Rzucony disruptor, tutaj kula energii. Czy miny wybuchną w proby? To jest bardzo istotne. Chyba nie mają na tyle zasięgu, na szczęście. No ale mimo wszystko marudery tutaj siekają. Kolejny disruptor rzucony. Marudery zginęły prawie wszystkie. Aż 5, w liczbie 5. Ten disruptor przeżył. Ma 13 życia. To jest bardzo istotne. To jest bardzo droga jednostka, która ma aż łącznie zabitych 10 jednostek. Tutaj mina chyba wystrzeliła. Kolejna jest również rzucana. Split, jakiś split, ta robotnica tylko zginęła. Również druga. Zatem całkiem niezła tak naprawdę detonacja dla mnie, czyli dla Ayura. Ponieważ nie za bardzo tutaj ogarnął Innovation te miny, nie fokusował jakoś specjalnie robotnic. Gdzie jest obserwer? Dopiero się buduje. No i mam nadzieję tutaj, że nie wystrzeli żadna mina. Tutaj oczywiście nie, tak nie, jest tutaj jakaś dobra kontrola z racji z mojej strony. Tutaj obserwer widzi oczywiście jakieś robotnice, które się przesuwają na godzinę 12 tutaj do ekspansji. Turety aż dwa postawione. Tutaj oversaturated, czyli za dużo robotnic jest zdecydowanie. Tylko 4 gateway'e, to jest duży błąd. Powinno być ich znacznie więcej, tym bardziej, że. A tutaj są, oczywiście, tutaj 8 gateway, w sumie 2, jeśli się nie mylę, robo facility dokładnie, i obydwu produkowane są dwa po disruptorze. Zatem, no,
Jestem ciekaw, właśnie tutaj najważniejszym elementem w rozgrywce będą splity. Zobaczymy, jakie tutaj będzie starcie. Miny podchodzą, one zostaną fokusowane dokładnie tak. Jedna zginęła, druga dostała po prostu tylko strzała na swój pancerzyk, ale została zesnajpowana. Mocny cień do przodu rzucony. No i tak naprawdę tutaj rzucony steampack, ale trzeba powiedzieć, kancelowany steampack, niepotrzebny steampack, ale wiedział Innovation, że jeśli się tutaj, że tak powiem, dropnę, tak, tymi swoimi cieniami, to będzie miał bardzo duże straty w swoich wojskach. Mamy już liberatory, one nie mają, co jest bardzo ciekawe, tej umiejętności rozstawiania się, ponieważ ona jest dopiero, może być rozwijana w techlabie w starporcie. To jest bardzo ważny znaczy nerf dla Terran. Rzucony scout tutaj obczajenie, jaka jest kompozycja jednostek, ile ich jest, czy jest pewnie obserwer, to jest bardzo istotne. Jakieś małe, drobne ruchy dwóch adeptów po prawej stronie mapy. No, bardzo dobrą sytuacją byłoby po prostu tutaj zaatakowanie tej linii ekonomii Innovationa. No i Innovationa, w ogóle jak to brzmi? Jak to mówić w ogóle? No, whatever. Kolejne robotnicy rzucone tutaj do saturacji. Niestety ja nie mam ekspansji praktycznie zdrowej. O, tutaj dopiero rozpoczęta, także to jest bardzo istotne. 2-2 dla Terrana. 2-2 gotowe również dla mnie. Więc tutaj przede wszystkim teraz widziałem swojego przeciwnika tym obserwerem. Tutaj że zostanie rzucony chyba ten. Mina została wystrzelona, ale nie zabiła żadnego dyscyptora. To jest bardzo istotne. Ilość dyscyptorów jest 7. 5 chyba tylko wyłącznie w tej bitwie. Nie, jednak jest 7. Dość dobre kulki energii. Zabiły parę jednostek. Kolejne są rzucone. To jest bardzo dobry split. Nie, jednak nie udało się rzucić parę kulek. Kolejne bardzo dobre disruptory. No ale niestety tutaj rozłożone zostały liberatory. Kolejne strzały od disruptorów już nie mają prawa istnieć, ponieważ cooldown jest za długi. No i rzucony cień tutaj do przodu. Parę jednostek terańskich zostało. Tutaj fokusowane są te liberatory. Czy zostanie zabity? Dokładnie tak, ten jeden. Cień został wyrzucony w maina. Kolejne jednostki w około produkcyjnej zasięgu zostaną zamordowane. Tutaj parę adeptów niszczy robotnice. Parę również zostało rzuconych cieniem do naturala. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o multitasking z mojej strony. Zobaczymy, ile będzie w stanie ugryźć tym razem Innovation, czy będzie mógł to wybronić. Kolejny cień rzucony. No i zobaczymy tutaj, jakie straty tutaj ponownie będzie miał. Tylko jeden został ten cofnięty. Nie, tylko jeden został. Tutaj reszta została zabita. Bardzo mocne sensor towery tak naprawdę tutaj, bardzo dobre. Bardzo dobry tutaj zasięg informacyjny na temat tego, gdzie jest nasz przeciwnik. No i zwróćcie uwagę, tutaj jest po prostu taka okrutna przewaga wojska dla Terana. 1000 minerałów, 1500 z mojej strony, no to jest karygodne mieć takie makro słabe, no to jest tragedia, no tutaj nie popisałem się w ogóle. No oczywiście tutaj z przodu się trzymam pięcioma, sześcioma disruptorami, paroma adunami, że tak powiem. Adeptami oczywiście. Widzę tutaj, zauważyłem tutaj ruch z tej strony, tym bardziej, że zostały rzucone tutaj te rozłożone liberatory. No i tutaj jakieś podejście, tutaj dobry hold position tak naprawdę. Jakieś podejście z jednej strony, disruptory są z drugiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest bardzo dużo jednostek bio, które są bardzo mocne, a jeszcze więcej jest, no może nie dużo, ale są cztery aż rzucone liberatory, bardzo mocne kulki, które zostały genialnie rozplitowane, wyfokusowane, każdy disruptor. Ogromne straty po mojej stronie. Liberatory zostały sfokusowane, jeszcze jeden został, który zostaje również zamordowany. No i Innovation, czy będzie się chciał wycofywać, czy wlecieć do maina? Wydaje mi się do maina, dokładnie tak, bardzo dobra decyzja, atakowanie w main, z racji, że jego przeciwnik jest, czyli ja, w trzeciej. Tutaj bardzo szybki i mocny atak paroma jednostkami na tą ekspansję, gdyż wiedział, że będę musiał się bronić, będę musiał atakować. Mocne tutaj kulki energii, ile zabijam jednostek, tak naprawdę mało. Zostało zabitych tylko parę maruderów i wykorzystywanie swoich możliwości transportowych swoimi medivacami morduje tutaj kolejne jednostki, a mianowicie dokładnie morduje każdą robotnicę, którą był w stanie. No i tutaj oczywiście wyfokusowany jest Nexus. No i jaka tutaj jest przewaga? Jest okrutna przewaga. Ten disruptor może wymógł dość bardzo dużo zadać obrażeń, średnie obrażenia, aczkolwiek niewystarczające do tego, żeby wygrać tą grę. No bo wydaje mi się jednak, dzięki tej ekspansji, która jest uruchomiona, oraz tej, która jest już Planetary Fortress, i wciąż produkowane jednostki, trzeba zwrócić tutaj uwagę, jaka jest ilość wojska tutaj po prostu Innovation, jaką on ma. No i tak naprawdę, będąc na tej jednej ekspansji, która ma tylko 49 HP, no co za fart, że ona przeżyła.
No ale tutaj na pewno zostanie wyfokusowane przez te parę jednostek. Dwa ghosty. Ghosty bardzo dobrze sobie radzą z adeptami. EMP jest bardzo mocny na to. Kolejne dodatkowe rzeczy to są właśnie upgrade'y. No i oczywiście ten dodatkowy buff, jeśli chodzi o atakowanie na jednostki lekkie. No i tutaj tak naprawdę poddanie tej ekspansji, tego maina na rzecz ataku na jakiegoś base trade'a. Dwa kolosusy w ogóle się w jakiś sposób pojawiły. Zobaczymy, w jaki sposób sobie poradzą tutaj z nimi te liberatory. Bardzo dużo rzuconych tutaj rozbitych, rozłożonych tutaj liberatorów. No i niestety oczywiście ja już wiedzę, że nie mam najmniejszych szans. Taką gromadą bio poddaję grę, no ale sama gra wydaje mi się była dość ciekawa do pewnego momentu, dopóki nie zaczął jej dropować i niszczyć kolejnych jednostek. No, Innovation to klasa sama w sobie. Mam nadzieję, że cast się podobał, no i zapraszam Was na kolejne filmiki. Dzięki bardzo, cześć.